fly, compadre. Let's fly. Niedługo druga część zamkniętych beta testów Apex Legends Mobile dobiegnie końca, a to oznacza, że już następne wersje będą możliwe do pobrania dla większej ilości graczy i prawdopodobnie też dla graczy na iOSie. Obecna wersja waży prawie 2 GB, więc porównując do takiego Call of Duty Mobile, można by się spodziewać, że nie jest to finalna wersja. Slenderman. Jednak już teraz grało mi się bardzo fajnie i mam już swoje pierwsze ulubione legendy. A jeśli chcesz zobaczyć, jak działa mobilna wersja Apexa, możesz wpaść na mój kanał. Wiadomo już, że po zakończeniu otwartych testów twórcy zaplanowali soft launch, czyli pojawienie się Apexa w kolejnych krajach aż do momentu globalnej premiery. A wy zagracie w Apex Mobile? Hej Dominik, na jakim telefonie grasz? A wiesz co, ROG Phone 2, takie 8 GB RAM, 128 pamięci, taki nie najlepszy, ale musiałem szukać na szybko. Zajebiście, a ile masz FPS-ów w Apex Legends?